Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz, polski kurs Blendera. Kontynuujemy serię poświęconą cząstkom i chciałem w tym odcinku powiedzieć na temat rotacji cząstek. Mam tutaj przygotowanego Blendera, w którym wstawiłem plane'a, a na tym plane'ie jest system cząstek, który generuje 100 cząstek w domyślnych ustawieniach i każda z tych cząstek jest reprezentowana przez obiekt, który jest napisem po prostu PKB. Dzięki temu, że ten napis jest asymetryczny, będziemy wiedzieli, jakie są obroty tych cząstek, a właśnie o obrotach dzisiaj mówimy. Na początku uruchomię ten system, aby można było zobaczyć, jak on pracuje. A więc widać, że cząstki wyskakują z plane'a w kierunku normalnym, czyli w kierunku dodatnim osi Z, a następnie spadają, ponieważ mamy tutaj włączoną grawitację. Grawitację możemy przez chwilę przynajmniej osłabić, tak aby te cząstki nie spadały zbyt szybko. Teraz efekt jest taki. Zachowują się mniej więcej tak, jak byłoby to na przykład na jakimś niewielkim obiekcie astronomicznym, mniejszym od Księżyca. No i teraz tak, włączmy dla nich rotację. A więc włączam, no i teraz patrzymy, co się dzieje. Jak widać, w tym momencie ustawienia rotacji określają ustawienie cząstek, które się generują na obiekcie. Jeżeli wyłączę, momencik, w tym momencie cząstki leżą tak jak poprzednio. A więc już widać, że jest pierwsza zmiana. I teraz te zmiany tutaj warto sobie opowiedzieć, abyśmy wiedzieli dokładnie, co robią poszczególne parametry. A więc mamy tutaj dwa zestawy ustawień tak naprawdę. Jest taki zestaw jak Initial Orientation, czyli początkowe zorientowanie tych cząstek, początkowy kierunek, który później może się zmienić, a później mamy jeszcze coś takiego jak Angular Velocity. Angular Velocity jest to prędkość tak zwana kątowa, czyli taka prędkość, która mówi krótko o tym, jak obiekt szybko się kręci wokół jakiejś tam osi. No i teraz tak, domyślne ustawienie jest zrobione w ten sposób, że mamy cząstki skonfigurowane na obrót wokół Velocity Hair. Zmienię to ustawienie, przypominam, że one teraz zachowują się w taki sposób właśnie, na jedno z tych, które mamy tutaj, na przykład na None. None, czyli żadne. Żadna orientacja powoduje, że wracamy do takich samych ustawień, jakie były na początku i w związku z tym rotacji efektywnie nie ma, przynajmniej tej początkowej. Jeżeli natomiast wybiorę sobie którąś z tych opcji Object lub Global Z, X, Y, to w tym momencie będę miał ustawienie cząstek zależne od pewnego kierunku w przestrzeni. I weźmy na początku sobie Object Z. Obiekt tak w ogóle, to jest zestaw trzech parametrów, dotyczy orientacji obiektu, który tak naprawdę generuje cząstki. Więc jeżeli wybiorę sobie Object Z, w tym momencie cząstki startują w ten sposób. I teraz ten Object Z jest to kierunek obiektu zgodny z osią Z, z osią lokalną tego obiektu. Jeżeli włączę teraz wyświetlanie osi na obiekcie, to widać, że tutaj oś Z jest skierowana do góry. Jeżeli swój obiekt przekręcę, to cząstki będą się generowały również z tym dodatkowym obrotem wprowadzonym przez oś Z obiektu. A więc obracając, mój obiekt będę generował cząstki, no, zgodnie z tym, jak one powinny wyglądać. Tak to wygląda. Przy okazji widać, że cząstki zmieniły kolor podczas tego obrotu. Dzieje się tak dlatego, że one się po prostu odwróciły. I tutaj mam je po prostu zwrócone w drugą stronę. A więc teraz to mamy wyjaśnione. Wróćmy do ustawień systemu cząstek. Zobaczmy jeszcze szybko, jak wygląda ustawienie Object Y. Usunę rotację z mojego obiektu. Object Y generuje cząstki, no, skierowane po prostu ładnie, zgodnie z osią Z. Przy czym jest to takie dosyć być może zaskakujące. Tutaj mam swój obiekt. Ten obiekt to jest zwykły napis tekstowy, wstawiony jako tekst, to są krzywe. I kierunek Y to jest ten kierunek zgodny z zieloną osią. Warto zauważyć, że ten kierunek jest na obiekcie w cząstkach zachowany. Także wszystko tutaj jest w porządku. Przez chwilkę byłem lekko zakręcony, myślałem, że jest coś inaczej. Wszystko jest w porządku. Teraz jeżeli weźmiemy sobie Object X, w tym momencie cząstki będą ustawiane zgodnie z orientacją kierunku osi X, ale tu warto zauważyć, tak jak w poprzednim przypadku patrzyłem, że ta orientacja Object X kieruje nasz obiekt zgodnie z jego osią Y. To znaczy, tutaj jest oś Y. I teraz ta oś Y ustawia się zgodnie z osią, którą wybrałem. W związku z tym obrót mojego obiektu jest teraz taki, jak widać na załączonym obrazku. Mam nadzieję, że to jest w miarę jasne. Jeżeli nie, to proponuję to obejrzeć jeszcze raz i się zastanowić. Jeżeli jest Object X, to obiekty będą kierowane zgodnie z orientacją osi Y, ichnią własną. Ja oczywiście teraz mogę wybrać sobie jeszcze na przykład Global Z. Jeżeli uruchomię system cząstek, to w tym momencie niezależnie od orientacji obiektu,
wszystkie cząstki będą nadal zachowywały swoją orientację zgodną z globalną osią Z. I podobnie będzie dla osi X oraz osi Y. Możemy jeszcze na to zerknąć. Proszę zobaczyć, teraz niezależnie od tego, jak obrócę generujący obiekt, one leżą dokładnie tak samo. To samo będzie dla osi X. Uruchamiam system. Obrócę plane'a. Proszę zobaczyć, jest dokładnie to samo. Zdaje się, że ktoś kichnął gdzieś w pobliżu. Ok, i teraz mogę uruchomić taki system, używając tej osi, jakby opcji domyślnej, ewentualnie którejkolwiek z tych, które tutaj są, ewentualnie także opcji normal, którą warto jeszcze wyjaśnić. Normal jest to po prostu skierowanie cząstek zgodnie z wektorem normalnym do powierzchni. Ponieważ nie mam tutaj żadnych sensownych powierzchni, to sobie ten plane troszeczkę porozcinam, podniosę go do góry i może troszeczkę wygnę, naciskając Shift W, aby tych osi było trochę więcej. Rozciągnę go przy okazji. No i teraz mam ładnie wygiętego plane'a. Proszę zobaczyć, co teraz się stało z cząstką. Jeżeli teraz ten system uruchomię, to widzę, że wszystkie cząstki kierują się w jedną stronę, gdzieś tam do jakiegoś wspólnego punktu, podobnie do tego, co robi światło przechodzące przez soczewkę wypukłą. Jeżeli odwrócę normalne za pomocą Ctrl F, Flip Normals, w tym momencie cząstki będą kierowane do góry. Ok, ale teraz kierunek tych cząstek jest zgodny z wektorami normalnymi do powierzchni. I jak widać, wtedy, kiedy ten kąt normalny jest na dodatnim kierunku obrotu kąta, w tym momencie cząstki są skierowane jedną stroną, natomiast kiedy ten kąt jest ujemny albo bliski 360 stopniom, w tym momencie cząstki kierują się w przeciwną stronę. A więc mamy tutaj taki obrót jakby. Jeżeli wrócę do normalnych ustawień, tych domyślnych, to w tym momencie można się zastanowić, o co tu chodzi. Jeżeli teraz uruchomię system cząstek, proszę zobaczyć, on wygląda podobnie bardzo do tego ustawienia, które dotyczyło właściwości normal, ale jest taka różnica, że w tym momencie obrót początkowy cząstek zależy tak naprawdę od kierunku trajektorii cząstki. Jest to dosyć trudne do wytłumaczenia, ponieważ brakuje mi tutaj tych trajektorii. Nie widzę, jakimi drogami te cząstki się poruszają. Jest taki fajny myk, który pozwala zobaczyć, jakie są trajektorie cząstek. Jeżeli wybejkuję sobie całą dynamikę związaną z ruchem cząstek za pomocą bake, to w tym momencie mogę włączyć sobie podgląd trajektorii cząstek i wtedy trzeba kliknąć w zakładkę Object Mode i z menu wybrać sobie Particle Edit. W tym momencie widzę takie włosy. Nie są to prawdziwe włosy, ale są to trajektorie cząstek. Nawiasem mówiąc, można te trajektorie edytować za pomocą narzędzi, które są tutaj. Ale o tym będziemy mówili, kiedy wejdziemy do włosów. Natomiast teraz widzę, jakie są trajektorie cząstek. I teraz, jeżeli będę te cząstki generował, to obrót tych cząstek zależy od tego wektora, wzdłuż którego one się poruszają. Nie jestem tutaj w stanie tego za dobrze pokazać, ponieważ jak widać, one się średnio ustawiają. Ale nawet jeżeli teraz spojrzymy, to te cząstki, które są tutaj na samym początku, są inaczej obrócone niż te, które są w dalszej części, gdzieś tam. No i to jest właśnie tego typu akcja. Jeżeli teraz weźmiemy sobie na przykład coś takiego w obrotach, jak rotacja, musiałem teraz usunąć tego cache'a, aby go nie było widać, wróćmy do normalnego trybu, to w tym momencie rotacja może być również ustawiona losowo. Jeżeli wezmę sobie parametr random, podniosę do jedynki, w tym momencie cząstki generują się, jak to widać tutaj, w sposób całkowicie losowy. I są obrócone w takim jakby początkowym ustawieniu, no, pod dowolnymi kątami. Powoduje to wrażenie takiego większego chaosu. Teraz, faza tych cząstek jest zawsze podobna. To znaczy, mogę taką fazę zmienić, przekręcając je troszkę. Weźmy sobie na przykład, popatrzmy na tą jedną cząstkę, którą mam tutaj. Ona ma teraz losowy obrót, ale faza tego obrotu określa pewien kąt dodatkowy wzdłuż jednej z osi. I teraz domyślna faza wynosi 0, ale jeżeli chciałbym, to mogę tę fazę zmienić. I dotyczy to wszystkich cząstek, które się generują na tym obiekcie. Oczywiście teraz one generują się po kolei, więc w jednej klasce mogę zobaczyć tylko zmianę akurat dla tego pierwszego. Jeżeli zmienię tą fazę, to mogę mieć obrócenie obiektu. Dodatkowo mogę wprowadzić pewną losowość do tego obrotu, do fazy, powodując, że obiekty będą się ustawiały w różnych losowych orientacjach. Weźmy na przykład coś takiego. I tu również mam tego typu akcję. Okay? Nie jestem w stanie teraz tego pokazać. Trzeba by to sobie jakoś inaczej obejrzeć. Dobra, więc teraz następna rzecz. To są początkowe orientacje tak naprawdę, od których zależy ustawienie wstępne cząstki. Natomiast gdybym chciał, aby cząstki się obracały w trakcie swojego ruchu i aby ten ich obrót był zmienny w czasie, dodatkowo należy skorzystać z opcji prędkości kątowej. A więc ustawię sobie na razie cząstki tak, aby były wszystkie ładnie uporządkowane.
No i teraz spróbujemy nadać im jakiś obrót dynamiczny, tak zwany ten, który będzie powodował, że one zaczną się kręcić. Na początku możemy określić sobie tą prędkość kątową jako po prostu prędkość. Jeżeli wstawię tutaj jedynkę, cząstki na razie się w żaden sposób nie obracają, nie widać, aby się kręciły, ale jeżeli włączę sobie checkboxa Dynamic, w tym momencie dostaję tutaj obrót. No i ten obrót wygląda dosyć dziwnie, ale ten obrót jest teraz związany z kierunkiem wektora prędkości. Proszę sobie wyobrazić, że cząstka, kiedy leci, to jak widzieliśmy trajektorię, to w tym momencie cząstka wykonywała mniej więcej taki ruch, po takiej trajektorii się poruszała. Oznacza to, że obrót dookoła tego jakby kierunku w jednym miejscu jest taki, a już w innym miejscu jest taki. Pojawia się tutaj bardzo silne obracanie tych cząstek, kręcenie. I one z tą prędkością 1 ustawioną teraz się obracają. Tak to wygląda, dlatego widać takie fikołki, które te cząstki robią. Oczywiście tam, gdzie ten ruch skręca ostrzej, kiedy ta krzywa jest bardziej stroma, na przykład tutaj, ta zmiana jest bardziej gwałtowna niż tu, gdzie one są po takiej ładnej paraboli spadające. OK, wygumkuję teraz te pomocnicze pasgroły i teraz zobaczmy, co jeszcze mamy tutaj w tych opcjach. Oprócz tego, że mamy możliwość obrotu wokół kierunku ruchu, mamy także obroty całkowicie losowe. Jeżeli ustawię taką opcję, w tym momencie cząstki kręcą się zupełnie bez sensu, po prostu sobie lekko gdzieś tam rotując. Oprócz tego mogę także mieć coś takiego jak Global Z, Y oraz X. Jest to obrót wokół osi globalnej w układzie współrzędnych. Proszę zobaczyć, wszystkie cząstki elegancko kręcą się wokół jednej osi. Jest to obrót cały czas bardzo podobny, mimo tego, że w różnych fazach to się odbywa. Mogą także się kręcić wokół osi Y w ten sposób, ewentualnie wokół osi X. Bam. I oczywiście wszystkie te obroty wokół tych osi są wykonywane wokół osi Y macierzystego obiektu, który jest tutaj generowany przez cząstki, czyli tego napisu PKB. Jeżeli wybiorę sobie teraz stąd coś takiego jak vertical, w tym momencie obrót następuje wokół osi pionowej, ewentualnie wokół osi poziomej. Oś pozioma to jest oś związana z kierunkiem X-owym cząstek. Tu jest kierunek X. Natomiast oś pionowa to jest kierunek związany z kierunkiem osi Y. No i teraz wokół takich kierunków właśnie te cząstki rotują. Oczywiście znowuż odbywa się ta rotacja wokół kierunku ruchu, podobnie do tego ustawienia, które było tutaj dla velocity. Oczywiście można również mieć none, no i wtedy cząstki zachowują się w taki sposób, nie kręcą się w ogóle. Ale jeżeli włączymy sobie takie angular velocity, to w tym momencie możemy mieć sytuację, która będzie dodatkowo jeszcze decydować o tym, że cząstki podczas różnych kolizji, zderzeń i innych rzeczy będą zmieniały kierunek swojego obrotu. I tak naprawdę to właśnie uruchamia ta opcja Dynamic. Jeżeli dodam sobie tutaj jeszcze jednego plane'a pod spodem, który będzie podłogą, na którą te cząstki spadną, to w tym momencie możemy zasymulować tego typu operacje. Z tym, że cząstki teraz znikają zbyt szybko, a więc należy wydłużyć ich czas życia, na przykład do 200 klatek. Teraz uruchomię cały system od początku, one będą sobie spadały, w końcu przenikną przez ten plane. I teraz dla tego plane'a, który tu mam, należy włączyć kolizję, czyli tak zwany dodatkowy parametr, który będzie powodował, że cząstki zdarzające się z tym plane'em będą się mogły od niego odbijać. Robię to naciskając na panel z fizyką, a później na guzik o nazwie collision. Jeżeli teraz uruchomię system cząstek, to cząstki już przez tego plane'a nie będą przenikać, będą się od niego odbijać. To odbijanie się jest dosyć dziwne, ponieważ cząstki dolatują do środka obiektu tak naprawdę, a następnie później dopiero się odbijają. No ale to jest już związane z tym, że one mają taki rozmiar, po prostu nie będę mówił, jak można to stuningować. Tak czy inaczej, to odbicie, które tutaj następuje w tym systemie, jak widać, zmienia kierunek, w którym te cząstki są obrócone. Więc mamy tutaj pewnego rodzaju dynamikę. Jest ona oczywiście bardzo uproszczona, niezbyt precyzyjna. W tym przykładzie słabo to wygląda, ale widać, że po prostu to działa. OK, wróćmy jeszcze do ustawień cząstek. Zobaczmy, czy wszystko jest omówione. W tym przypadku jest to wszystko. Oczywiście ustawiając tutaj większą wartość, na przykład 5, będziemy powodowali, że cząstki będą się kręciły szybciej. No i to jest w zasadzie wszystko, co na temat tej rotacji można było powiedzieć. Oczywiście pozostały tu pewne niejasności, do których nie udało mi się dotrzeć. Na przykład, czym tak naprawdę jest to velocity hair, ewentualnie co to jest ten vertical i horizontal tak w szczegółach, ale myślę, że jeżeli kiedyś do tego dojdziemy, to zrobię jakieś uaktualnienie. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia.